Hejka kochani! Dzisiaj przygotowaliśmy dla Was niezwykle interesujący odcinek poświęcony wybitnemu polskiemu architektowi, Stefanowi Kuryłowiczowi. To postać, która przez wiele lat miała ogromny wpływ na kształt otaczającej nas przestrzeni. Przez ponad 30 lat Stefan Kuryłowicz był jednym z najlepszych polskich architektów, którzy naprawdę wpłynęli na wygląd naszego otoczenia. Stefan Kuryłowicz urodził się w 1949 roku w Warszawie i większość swojej pracy związał właśnie z tym miastem. Skończył architekturę na Politechnice Warszawskiej w 1972 roku i przez wiele lat nauczał na tej samej uczelni, przekazując wiedzę kolejnym pokoleniom studentów. W 2003 roku otrzymał nagrodę honorową SARP, najważniejsze wyróżnienie dla architekta w Polsce za całokształt twórczości. Niestety jego kariera została tragicznie przerwana, gdy zginął w katastrofie lotniczej, kiedy był na szczycie sukcesu, realizując prestiżowe projekty o dużym zasięgu. Dzięki swojej charyzmie i wyrazistemu stylowi był on uważany za polskiego odpowiednika stararchitekta, twórcę, którego równie dobrze realizuje spektakularne budynki komercyjne, jak i efektowne obiekty o użyteczności publicznej. Budowle projektowane przez Kuryłowicza łączy racjonalność, nowoczesne technologie i chłodne piękno. W jego architekturze zaletą jest umiar i późnomodernistyczna ponadczasowość. W rezultacie zaprojektowane przez niego budynki, mimo upływu czasu, nie starzeją się. Ulw Bracka to budynek usytuowany przy ulicy Brackiej pomiędzy Nowogrodzką a Alejami Jerozolimskimi w Warszawie. Jest to kompleksowy obiekt łączący funkcje hotelowe, handlowe oraz biurowe. Budynek został zaprojektowany przez znanego polskiego architekta Stefana Kuryłowicza, którego prace cechowały się nowoczesnym podejściem do architektury. Budynek ma unikatową formę, która wyróżnia go wśród innych konstrukcji w okolicy. Zaprojektowano go tak, aby spełniał najwyższe standardy jakościowe, zarówno pod względem funkcjonalności, jak i estetyki. Ulw Bracka ma nowoczesną elewację z wykorzystaniem szklanych paneli, która nadaje mu nowatorski wygląd i sprawia, że budynek jest jasny i przestronny. Szklane fasady pozwalają na dużo światła naturalnego wewnątrz pomieszczeń. Budynek ma proste, geometryczne kształty, co nadaje mu minimalistyczny charakter. Czyste linie i eleganckie proporcje tworzą harmonijną kompozycję. Projekt Ulw Bracka został zaprojektowany w taki sposób, aby harmonijnie wpisać się w istniejący krajobraz miasta. Budynek jest odpowiednio skalowany i dostosowany do otaczających go zabudowań, a jednocześnie wyróżnia się swoją nowoczesnością. Żadna realizacja Kuryłowicza nie budzi tylu emocji, co ten budynek. Szczelnie wypełnia on przestrzeń, która miała szansę stać się placem miejskim. Kamienie ściany, czarne jak w sarkofagu, zasłaniają widok z okien sąsiedniego bloku. Kamiennej ścianie architekt nadał rytm. Tworzą go powtarzające się prostokątne partie ścian obłożonych kamieniem, rozdzielonych wąskimi szczelinami. To zabawa w grafikę, a formy zdają się grać niczym muzyka. Ekopark przy ulicy Biały Kamień. Zanim powstały domy w ekoparku, Kuryłowicz narysował układ urbanistyczny tej maleńkiej dzielnicy mieszkaniowej. Autorami poszczególnych budynków są różni architekci, ale budynek zaprojektowany w ekoparku przez Kuryłowicza przy ulicy Biały Kamień uznany został w 2006 roku za jedną z ikon polskiej architektury. Kuryłowicz długo przymierzał się do projektowania architektury mieszkaniowej. Uważał, że jest to znacznie trudniejsze od budowania fabryk czy budynków biurowych. Osiedle zostało zaprojektowane zgodnie z nowoczesnym podejściem do urbanistyki, które zakładało stworzenie przyjaznej przestrzeni dla mieszkańców, uwzględniając aspekty zrównoważonego rozwoju. W ramach projektu ekoparku dużą uwagę poświęcono stworzeniu obszarów zieleni, parków oraz terenów rekreacyjnych. To sprawia, że osiedle ma przyjazny i relaksujący charakter. Osiedle Ekopark oferuje mieszkania o różnych metrażach i układach, co umożliwia dostosowanie ich do potrzeb różnych grup mieszkańców. Architektura osiedla została zaprojektowana tak, aby zapewnić funkcjonalność i wygodę mieszkańców. Odpowiednio rozplanowane klatki schodowe i windy ułatwiają dostęp do poszczególnych mieszkań. Osiedle Ekopark zostało nazwane tak właśnie ze względu na swoją ekologiczną koncepcję. Projekt uwzględniał rozwiązania proekologiczne, mające na celu ograniczenie zużycia energii i zasobów naturalnych. Architektura ekoparku charakteryzuje się nowoczesnym, ale zarazem harmonijnym wyglądem. Czyste linie i prostota formy sprawiają, że osiedle prezentuje się atrakcyjnie i współpracuje.
współgra z otoczeniem. Osiedle Ekopark było i jest nadal uważane za jedno z udanych przedsięwzięć mieszkaniowych w Warszawie, zdobywając uznanie zarówno wśród mieszkańców, jak i ekspertów z branży architektonicznej. Jego cechy, charakteryzujące się nowoczesnością, funkcjonalnością i dbałością o środowisko naturalne, sprawiły, że Ekopark stał się wzorem dla innych podobnych projektów w mieście. Kolejnym projektem Kuryłowicza jest znana wszystkim stacja metra Dworzec Gdański, zrealizowana w 2003 roku. Na stacji Dworzec Gdański wyróżniają się już same wejścia przypominające szklane piramidy. Wnętrze stacji obłożone metalicznymi panelami ze świetlikami puszczającymi do środka światło dzienne wyróżnia się chłodną elegancją i przestrzennością. Dzięki zintegrowaniu z przystankami tramwajowym, autobusowym i dworcem kolejowym jest to pod względem funkcjonalnym najlepiej zaprojektowana stacja metra w Warszawie. Stacja, jak większość w warszawskim metrze, jest dwunawowa z jednym rzędem kolumn. Stacja w całości utrzymana jest w tonacji szarometalicznej. Kolumny obłożone są perforowaną blachą, natomiast ściany i stropy podłużnymi, pełnymi i perforowanymi panelami. Strop, a właściwie podwieszany sufit na peronie jest zaokrąglony przy krawędziach, dzięki czemu płynnie przechodzi w ściany. Ta krzywizna oraz użyte materiały mają za zadanie tłumić hałas. W podwieszonych sufitach schowane są punkty świetlne oraz głośniki. Ściany w halach odpraw i na antresoli obłożone są kresem. Charakterystyczną cechą projektu stacji jest otwarcie peronów przy schodach na wyższą kondygnację. Dzięki temu osoby korzystające z ogólnodostępnego przejścia podziemnego mają podgląd przez szyby na halę peronową, także w porze zamknięcia metra, co stanowi jedyny taki przypadek na linii. To jedyna stacja, na której początku przewidziano miejsca na infoscreeny. Dworzec Gdański wyróżnia się też świetlikiem, dzięki któremu promienie słoneczne docierają na poziom antresoli. Podobne rozwiązania znajdą się też na wybranych stacjach budowanego właśnie centralnego odcinka drugiej linii metra. Charakterystyczną cechą stacji są też szklane wyjścia, których forma wprost wskazuje na pełnioną funkcję i wręcz zaprasza do wchodzenia pod ziemię. Nowa siedziba Polskich Linii Lotniczych LOT została ulokowana w bezpośrednim sąsiedztwie Międzynarodowego Portu Lotniczego Okęcie. Siedmiokondygnacyjny budynek utrzymał podwójną oszklaną elewację z wewnętrzną warstwą utworzoną z okien w aluminiowych ramach i zewnętrzną powłoką umocowaną na lekkiej stalowej konstrukcji i nadwieszoną nieco nad poziomem gruntu. Między elementami nośnymi przerzucono pomosty techniczne, które po stronie południowej mają szerokość pozwalającą na stworzenie w grubości ściany osłonowej dodatkowej przestrzeni rekreacyjnej. Przyjęcie takiego rozwiązania zapewnia ochronę wnętrza przed hałasem dobiegającym z pobliskich pasów startowych lotniska oraz wspomaga wentylację i klimatyzację wnętrz, a pod względem estetycznym daje efekt niezwykłej lekkości, przenikania się z niebem, a także zewnętrznej powłoki budynku. Wnętrze o powtarzalnym układzie kondygnacji rozplanowano wokół dwóch zajmujących całą wysokość budynku atriów, przykrytych przeszklonym dachem, których stalowa konstrukcja przypomina budowę skrzydeł samolotu. Przestrzeń holu przycinają stalowe osłonięte ręcznie plecioną siatką mostki łączące dwa skrzydła budynku. Wypolerowana czarna posadzka holu głównego, wykonana z granitu, potęguje efekt odbić światła, szkła, konstrukcji i elementów zewnętrznych, wzmacniając wrażenie rozmycia granicy między przestrzenią zewnętrzną a strukturą budynku. W bocznym atrium prowadzącym do kantyny i sal konferencyjnych zawieszono w powietrzu prostopadłościenną izbę historii Polskich Linii Lotniczych LOT, wykończoną szklanymi i drewnianymi panelami z okrągłymi oknami. W korytarzach zastosowano sufity podwieszone z perforowanego aluminium, które częściowo przenikają do wnętrz biurowych, układając się w przekroju pionowym, profil podobny do przekroju dolnej części kadłuba samolotu pasażerskiego. Budynek spółki Królewska, wznoszący się u zbiegu ulic Marszałkowskiej i Królewskiej, wyznacza od północy rejon ścisłego centrum Warszawy. Wysunięty na pierwszy plan narożnik wskazuje początek pierzei ulicy Marszałkowskiej i jest elementem sekwencji wysokich budynków, akcentujących kolejne skrzyżowania i punkty charakterystyczne. Skala budynku w relacji do istniejącej zabudowy jest powtórzeniem sytuacji przedwojennej, kiedy narożnik ulic Królewskiej i Marszałkowskiej zajmowała dwukrotnie wyższą
wyższa od sąsiednich domów, kamienica blochu. Wobec znacznego zwiększenia gabarytów budynku i poszerzenia ulic po II wojnie światowej, słusznym rozwiązaniem wydawało się wprowadzenie na narożniku zabudowy o wysokości około 55 metrów, co pozwoliło na zachowanie właściwych proporcji w stosunku do otoczenia. Elewacja obiektu może być interpretowana jako zwinięta kartka papieru, załamana pod kątem prostym na styku z sąsiednim budynkiem biurowym Gutta w taki sposób, że kształtuje w rejonie skrzyżowania ulic naturalny łuk z odchyloną od pionu krawędzią w pierzei ulicy Marszałkowskiej. Detal obłożonej trawentynem fasady tworzy rytm otworów okiennych podkreślony przez rzeźbiarskie wgłębienia w miejscu poziomych styków okładziny elewacji. Trzy wielkie otwory okienne ciągnące się na wysokości 4 kondygnacji są próbą nawiązania relacji z otoczeniem budynku, zielenią ogrodu saskiego i ruchem ulicy oraz jego tłem, które stanowi błękit nieba. Wnętrze to zoptymalizowała maszyna do pracy, dla której jedynym wyznacznikiem jest doświetlenie powierzchni biur i proporcja ich powierzchni do miejsca zajmowanego przez piony komunikacji pionowej. Stefan Kuryłowicz był cenionym autorytetem w świecie architektury, a jego projekty były szeroko doceniane zarówno w kraju, jak i za granicą. Niestety jego kariera została tragicznie przerwana w 2011 roku w wyniku katastrofy lotniczej, w której zginął. Jego wkład w rozwój architektury pozostaje jednak trwały i inspirujący dla kolejnych pokoleń architektów w Polsce i za granicą. Dzięki wielkie za to, że jesteś z nami. Zachęcam Cię bardzo serdecznie do naszej szkoły rysunku SILART. Jeśli chcesz być na bieżąco i nie przegapić kolejnych filmów, koniecznie daj lajka i zasubskrybuj nasz kanał. Warto też śledzić nasze media społecznościowe. Znajdziesz nas na Facebooku, Instagramie, a także na TikToku. Dzięki wielkie i do zobaczenia.